Klocki Blocki od Icon Poland. Bardzo dziękujemy. Jest to seria My Army, czyli moja armia. Duży zestaw, takie pudło, 253 elementy od 6 roku życia o numerze kodowym KB0915. Nazwa Czołg na pustyni, tak mają na stronie internetowej. No generalnie widzimy, że jest może barwy niepustynne, ale że na pustyni gdzieś jest, to widać. Po złożeniu. No i oglądamy, co my tu widzimy. Więc tak, najpierw go obejrzymy z każdej strony. Naklejkę mamy na kilku elementach. Tu też naklejkę. Naklejkę na daszku osłona tego tutaj z góry, tego działowego, tak. Tam kanoniera. Naklejka. Tu naklejka, tu naklejka, tu naklejka. Więc tak on wygląda z każdej strony. Jedną rzecz trzeba tu odrobinę zmienić przy budowie, mianowicie trzeba dwa klocuszki wyciągnąć o ząbek do przodu. Wtedy są fajnie naciągnięte te nasze tutaj gąsienice, bo według instrukcji one powinny być po prostu schowane, tak, równo tutaj, a my musimy wyciągnąć, są takie kwadraciki, takie jak tu, taki kwadracik. Trzeba wyciągnąć je o jeden ząbek do przodu, jeden rząd ząbków i wtedy mamy to fajnie naciągnięte, nie spadają nam i normalnie jeździmy tymi gąsienicami. I tak, tu mamy ruchome osłony. Cała wieża nam się rusza. Jak ją ruszymy, to możemy sobie otworzyć tutaj i widzimy silnik, jeszcze jakiś tam karnister. Tu mamy osłonkę, ten daszek na bieżyczce, ruchomy. To chciała oczywiście tutaj ładnie, o tak, dociągnąć, żeby można było kręcić, żeby tą klapę schować, tego silnika. Co tu jeszcze widzimy? Mamy osłonę oczywiście nad gąsienicami. Tutaj też mamy takie pancerne osłony. No jest tutaj ta osłona dachu ruchoma, no i cała wieżyczka się rusza. No i oczywiście jeździ. Jeździ. Tak, ruszają się nam normalnie gąsienice. W tył też się nam gąsienice ruszają. Oczywiście trzeba jeździć na jakimś takim podłożu nieślizkim, żeby one się ruszyły, bo one są gumowe i muszą, ale muszą na jakimś twardym materiale jechać, bo na dywanie no, nie będą się tam kręciły siłą rzeczy, bo to tak idzie trochę opornie, ale przez to, że to jest guma, więc guma musi po czymś trzeć, żeby się przesuwać. No tak wygląda ten czołg po złożeniu, generalnie fajny jest. No mamy właśnie pokrywę silnika, mamy całą wieżyczkę, która się obraca, tak, mamy tutaj osłony ruchome, mamy gąsienice ruchome, naklejki dookoła i z przodu i tą jedną z góry. Do tego cała masa sprzętu, tak, bo tutaj jakiś ciężki kaliber. A, jeszcze wieżyczka nam się też rusza, tak, góra dół. Znaczy wieżyczka działa nam się rusza góra dół. Do tego otrzymujemy ludzików. Jeden jakiś kapitan, drugi jakiś szeregowy. Też oczywiście wyposażenie i cały sprzęt. Arsenał tutaj jest spory. Jeszcze nam zostają jakieś ładunki wybuchowe, tutaj jakieś walkie-talkie, jakiś taki sprzęt naprawczy, kajdanki nawet, że generalnie tego jest całkiem dużo. Dodatkowo tutaj lornetki. Trochę elementów takich zapasowych nam też zostanie po składaniu. No i generalnie to tyle. To tyle. Zestaw jest ładny. Zestaw jest widowiskowy. Troszkę z tymi osłonami można dziecku pomóc, bo to składanie nie jest takie znowu bardzo proste, bo trzeba po kolei zapamiętać, jak to idzie kolorystycznie i ile ząbków. Każda taka trzymaczka, taki klocek trzymający te dłuższe tutaj na zewnątrz osłony musi co ile musi być tutaj wstawiony. Natomiast generalnie nie ma problemu z budową. O, sami jeszcze też można było dziecku docisnąć te duże, płaskie takie elementy, które robią nam same podwozie, tak? To tu można było młodszym dzieciom pomóc. No i przy tych osłonkach z jednej strony, z drugiej strony bok. Natomiast tak, to jest łatwy do składania. No trzeba pamiętać o tym, żeby zmodyfikować z tymi dwoma klockami, żeby mieć napięte te
tego gąsienicy, ale to jest proste, tylko chciałem zrobić na tym etapie budowy podwozia. Trzeba to wysunąć, bo już widzimy, że dając te gąsienice, że one są tak za słabo naciągnięte, więc od razu trzeba te dwa klocki sobie tutaj wyciągnąć. I wtedy jest wszystko tak jak należy. Czołg ładny. No i tak to wygląda. Klocki, blocki, czołg na pustyni, chociaż też kolorystycznie do jakiejś dżungli, do lasu też może się nadawać. No i to jest taki zestaw. Tak i tak. Dzięki.